Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy na ranczu, przyjechaliśmy poobsprzątać nasze małe bobeczki, małe i duże. Korytka jeszcze mają puste. Madzie, jak się spasłaś, no wiesz. No teraz znowu one są ze Zdzisiem. Tutaj mamy tą mamuśkę, co miała nam się oprosić. No i nie wiadomo, czy ona po prostu się nie spasła. A tamta, zobaczcie, jaką malutka podugnie się zrobiła. Zobaczcie, jeszcze ma dydolki, musieliśmy odsadzić od tych malutkich. No bo praktycznie już zaraz nie będzie jej widać. Już taka się chudziaszna zrobiła. Magdalena, wstałaś? Dzień dobry pani. Dzień dobry Madziu. Kasiule. Jesteś, zaraz będziemy wyglądać. Dobrze, nie zjadłaś to. Madzia sobie zje. Madziu? Proszę, masz kawałek? Zrobisz am? Niam, niam. Może tak będzie lepiej? Wcina Madzia. Madzia to jest porządna kobieta. No a maluszki. Kozy mamy chwilowo uwiązane tu. Same koziołki nam zostały. Bo nam bardzo, bardzo broją. I co? Czy coś ze mną się będzie działo? Też nie wiadomo. Jestem duża i jestem duża już od bardzo dużego czasu. I nie wiadomo. O, a tutaj są te nasze klopsiki. Zobaczcie, jakie duże urosły. Hej, bo mnie depczesz. No, patrzcie, jakie prosiaczkowo. Prosiaczkowo już same wcinają. Matkę tak totalnie wysuszyły, że musieliśmy je odstawić. Jakie urosły. A takie malutkie były. No nie zjadaj mnie, no. Pokaż się piękny. Tylko ty nie masz rogów, nie? Tak, ty byłeś bezrożny. Kuski zostały posprzedawane. Zostały nam koziołki. I Kasiula. Maciula żeśmy też sprzedali. Bo był wielki brojnik. O, a kurki siedzą i czekają. Hej, chcesz być w telewizji? Kurki zaczęły nam tu znosić. O, tam już jajeczko jest. Na górze jeszcze nie ma. No wiem, czekacie, zaraz wam dam. No, trawa już się kosi, poczekajcie. Madziula, zjadła i teraz odpoczywa. O, zobaczcie, jak urosły. To są te nasze młode kureczki, co kupiliśmy. 9-tygodniowe. Już się wyrobiły. Ale jeszcze trochę, one tak koniec lipca, dopiero może początek sierpnia będą nam znosić. Kurki już sobie mają spane. Wcinają. Odcięło buziaczki. Gdzie trawkę już tam daliśmy zwierzątkom. Kaczuszki. Na razie dwa chłopczyki. Dziewczynka niestety nie przeżyła. Była, zaczęła znosić jajeczka, no ale jak to w życiu natury bywa. Nie zawsze jest tak, jak by się chciało mieć. Zwierzątka sobie na razie wcinają. O, tym małym jeszcze mogę. Magdalena, ty wstałaś! O ja, jaka ty laska jesteś normalnie. Cicho, jeszcze tu tym malutkim dorzucę. One wyjadają sobie wszystkim. Wszystkie zwierzątka na razie mają trawkę. Macia! Dziup, dziup, dziup. Magdalena. Ty to jesteś boska, naprawdę. Że ta kobieta jeszcze chodzi, to ja nie wiem. Zwierzątka mają. Chwilowo jest na trawce. Ścielić będziemy wieczorem, bo samego rana nie ma to sensu. One i tak przez cały dzień tylko ryją. Zawsze mają pościelone na wieczór. Wszystkie sobie jedzą. Kasiula sobie wcina. Tam jajeczka żeśmy zebrali. Jeszcze jedna kurka siedzi. Okej, dobra. No to teraz jedziemy do nas do domku porobić to samo. Trawka już jest przed domem skoszona. Teraz będziemy wszystko się zabierać. No i pakować. Karmić te nasze wszystkie piękności, które tam już wyją i wyją i wyją. Okej, bierzemy się do roboty.